nas kiedyś marzył o wycięciu dyni na Halloween. Dlatego my dziś spełnimy tą fantazję. A kto zrobi najlepszą, wygrywa. Cześć, ja jestem Nali, a ze mną... Jak masz pani na imię? Zosia. Matynkę już kojarzycie z odcinka Jak się nie nudzić, prawda? Dziewczyny są tu z własnej woli. Dziewczyny mają do czynienia z tą miotłą. Bardzo często. Tak, ja tylko przyszłam tutaj na kebaba. To teraz poprosimy Krówcia o podanie noży. Zrobimy to bardzo magicznie. Dlatego teraz mamy już narzędzia. Mamy jeszcze do pisania po dyniach, żeby ta dynia wyglądała, bo jak będziemy to robili na oko, to będzie dobrze. Masz jedno oko. Mam jedno oko. Mam dwoje oczu, żeby nie było. Dlaczego widzę tylko na jedno oko? Zobaczcie sobie na odcinku, kim jest nami. I dowiem, miał być jeszcze Squero, ale nie wyszło, bo Squero maszycie prywatne, no szkoda. Jeżeli chcecie, żeby Squero był w następnym odcinku, to napiszcie mu na Discordzie, niech przyjdzie. Discorda macie w opisie. Tak. A teraz... Czas zacząć. Widzę, że koleżanka będzie osobą, która będzie najmniej poczytana. Ona dopiero wstała. O której wstałaś? 14. Kto ją obudził? No, kto mnie obudził? Byliśmy u niej na 14, my do niej o 14 pod dom przyjeżdżamy, ona w piżamie wychodzi. Była moja, prawda? Tak. Czas je przepenetrować. Ogólnie jest tu tak ciasno, to jest przestrzeń 2 metry, a tu siedzą 3 dziewczynki. I to będzie ciężkie. O kur... Chyba. Musimy uważać, żeby krzyw nożami nie zrobić wyżej. Ty już piszesz, a nie wyżej? Nie, chciałam z... jak kwadratem wycinam. Wiecie, widzowie, ja nie mam zdolności manualnej i siedzę po środku. Jak zrobię komuś krzywdę, to, to będzie strasznie. Mam pierwszą. Te dynie są od takiej pani super i jej, ja bardzo pani dziękuję. Za darmo! To. Ja mam panią od dyni. No i nie widzę tego. Wyszczeli mu! Ja to siedzę! Strzelam dynią! Tak! Przynieś ci piłkę? Jestem! Tu mamy taką miskę do wszystkiego, widzowie. Ta miska to jest na sałatkę jarzynową, na wymioty, na moczenie nóg, jak jesteście chorzy. Chyba każdy ma taką miskę, no kto nie miał żółtej miski do wszystkiego? No kto? Ważne, że była duża. Ale śmierdzi. Powąchaj. Dynia śmierdzi. Powąchaj. Śmierdzi nie my tą dupą. Żeby sobie widzowie mogli zapach zwizualizować. Jako, że ja jestem super koleżanką, w super rękawiczkach, to pomogę. Robię minus najpierw. Jak byś to postawił? Ja pod kątem i szorowałam. I szorowałam, a nie szorowałaś. Góra, dół! O, tak, coś takiego. O, wyszło! Otworzyła się przede mną. To jest dziura. I ona jest pusta. Bardzo mi to pasuje. Ale małą dziurę zrobiłam. Sadę w tę rękę w ogóle. Zaraz zobaczymy. Najlepszą dziurę zrobiłaś. Najlepiej idzie. To jest mózg, a to i tam. Musiałam pomóc. Pomóc ci? Tak, chodź, pomóż mi. Jak ty chcesz teraz zrobić dalej? Co małą dziurę zrobiłaś? Chodź, chodź. Ja co, ja się będę łóżku? Mieście tu leży specjalnie tam, gdzie... Sylwia! Sylwia spełnia nasze fantazje! No nie wiem, nie wiedziałam, że mówicie do mnie. Kurczę. Jakie dziusko! Jaka dziura to... Ja pierwszy raz w życiu dynię wycinam, jak mówiłam na początku. Ja też. Ale piłko jest łatwiej. Piłka była dobrym pomysłem. O! Ładnie ci to idzie. Widzowie, jak coś, to te rzeczy z tych dyni i bebechy będą u kur, moich kur. Jesteście tu z czego? Własnej woli! A o to ci chodziło? Teraz wszyscy razem, z własnej woli! Tak! Ja? Bardzo się cieszę, że tu jestem. A ty? Mi tu. Nali, coś tam... Wiecie, ty mówisz do mnie Nali? Podwij sobie. Widziałam, jak ktoś zrobił takie dziurki, szkic zrobił, dał kurom, kury wygryzły. Zobaczysz ty jeszcze sto? Czuję się, jakbym grzebała w człowieku. Pogrzebać go może nie wiem, jak wie. Ała. Debil. Ja ci pomogę. Na jakim bicek? Ogólnie mam, widzowie, nierówne barki, nie? Mam dynię pod paznokciami. Kto nie ma dyni pod paznokciami? Martynka, ty mi powinnaś... Gdzie ona poszła? A, do lustra!
Zep sobie sama w tej robacznej dupie. Ej, chyba jest dobrze. No i tak zgnij tak. Dynia wygląda tak. Ja już mogę tutaj złowić, bo ja sobie szukam na Pinterestie teraz tego. Jej, dynia! Nie ma tak! Dynia wygląda tak. Ja nie brałam z no, masz minutę! Raz! Dwa! Dynie! Cztery! Pięć! Czemu ja tak nie miałam? Siedem! 8, 9, 10, 11. Ja mam taki plan chyba. Zrobię tą dynię taką demoniczną i spróbuję gdzieś jej rogi wyciąć. Mamy patyczki do szaszłyków. Jakoś rogi je spróbuję zrobić. Ja tą stronę ukroję, zamiast to ukroiłam tą. Cieszę się, że ci dobrze szło. Dobra, mamy twarz, to trzeba przyspoczyć. Co ty robisz? Za dużo tego telefonu używasz. Orejona stół. Co za... Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Liczę na szczęście, że wyjdzie mi to dobrze. Będzie ładnie. Mówię wam, będzie ładnie. No, ty też rzucasz panie. Trochę tak przejście. Ej, zdradzasz mnie? Tak, działam na 18 prądów od teraz. Ze mną też. Ale ostatnio, jak byłyśmy w szkole, to ona się sprzytyla z jakąś dziunią. Jezu, no, weszłam do niej, taki zostaw moją żonę, ona takie, ona jest moja. Zdrady, to jest same trudne sprawy. Ja czego zawsze z kobietami, ja tego nie ogarniam. Ta dynia moja... Jak to wygląda? Moje starsze. Te zęby! Ogólnie no to jest starsza pani dynia i ona nie będzie miała zębów. O! Szczerbata! Wygląda jak ta starsza pani czasami, nie? Czekaj. Idźże w głębi i się w nią. Dobra, trochę ją zębów trzeba pozbawić. Tego nie będziesz miała. To tak wygląda początek, teraz czas w niej trochę pożłobić. Masz Oreo. Oreo to mogłaby być reklama wasza, ale nie jest. Idź Oreo. Czyś Oreo? Krótka przerwa. Co tam? Na reklamę czas? Możecie widzowie wejść na mój kanał, link w opisie. Możecie wpaść na TikToka. Na TikToka, ona jest super. Better. Dobry man. Zrobi cieknącą ślicznię. Ma takie, nie wiem, brodawców szmata. Widzowie, jeżeli chcecie brać czynny udział w odcinkach takich jak te, wbijcie na Instagrama, bo te dynie wylądują na Instagramie. Będziecie głosowali, która dynia jest najlepsza. Link w opisie. Ej, to zaczyna fajnie wyglądać, taka serio starsza pani, bez zdziwienia. Tak wygląda moja dynia. Taka jest, no. Trzeba za parę szczegółów. To prawie sobie po palcu bym już widziała. Wygląda jakby te jej usta. No takie mają być. Widzowie, to jest mega super relaksująca robota. Zaraz jej znasz tak narobię. Dynie oczywiście. Starsze panie nie mają zazwyczaj dużo brwi. Wy widzowie, możesz napisać w komentarzu, czy już kiedyś... Bójcie w domu! Się, tylko nie róbcie takie burdelu. W sumie nie wiem, jak zmaszki wyglądają. Mama chodzi w trakcie. To było niepiłe! Mama dała nam cukierka. A wy co widzowie, siedzicie bez cukierka? Widzowie, jeżeli teraz jedzie smacznego, jeżeli wy nam życzycie smacznego, to dzień. Nie pokażę. No napisz modę. Jola nas uczy. Ty się ciastka? Nie. To nie to, że was lubię, tylko tak po prostu wy w promocji. Jezu, taka jest miłość, nie lubisz nas. Ej, bo na mnie niż o tych leci. Mami? Stanika. Mogę wyjąć. Mogę wyjąć. To pierwszy ten lepszy. No dobra, już idę. Nie, już wyjąłem, już wyjąłem. Jeszcze jej kapelusz pił. Co to no jest? Jedź mama nos. Ej. Zajebiście to wygląda, nie? Widzowie, patrzcie to. Zajebiście to wygląda. Skrobię jej taki kinol. Chyba coś się kostka nie trzyma. Daj mi jeszcze jednego patyczka, muszę to ustabilizować. Widzowie, my sobie pomagamy. Ogólnie to miała być rywalizacja, ale trzeba być człowiekiem. Ej, przytynia zmywani marker. O! Jak to kozacko wygląda. Patrzcie, ogonę. Ej, zrób mi dziurę, kochany, jeszcze dojdziesz do tego poziomu. Na póki rozumiem. Miesiące? Nie jesteś na to niepewnym. Patrzcie, patrzcie. Moim faworytem jest Zosi, gdyż i ponieważ wygląda super cute.
A Martynki wygląda, jakby zaraz miało się żegać, a Natalii nawet nie skomentuje. Ej. To co brała. Dobra widzowie, to chyba moja dynia skończona już. Ona się postarała. My tu sprzątamy widzowie i widzimy się teraz. To są nasze dynie. To jest moja, to jest Dosi, to jest Martynki. Teraz czas na prezentację dyni. Każda z nas opowie coś o swojej magicznej dyni, a wy macie piękne przybitki dyni. Piękne. Bardzo mi się podoba. Ma. To był Natalii pomysł. Podoba mi się. Moja jest wzorowana moją bliską mi osobą. Jest dla mnie bardzo ważna. Moja dynia jest wzorowana głównie na, no, typowo... Pinteresta użyła! Tak! Rozbipa jedna! Przykro mi bardzo, ale ważne jest wykonanie, a nie pomysł. Ja jestem mało kreatywna i bardzo lubię się wzorować. Czas na ocenę. Oceniają widzowie na Instagramie, oceniają osoby trzecie, no i my musimy ocenić. Każdy z nas odda jeden głos na wybraną dynię. Zosia, na czyją dynię oddajesz swój głos? Na Martynki. O kurde. Ja oddaję swój głos na... Ja tu powiem więcej słów. Obydwie dynie mi się podobają, nie są totalnie innego stylu, ale chyba mój głos też wląduje na Martynki. Bardziej przyciąga tą halloweenową aurą. Ta jest urocza, ale ta ma to coś w sobie halloweenowego. Tak, jest taka... Jest taka idealna. Tak. Teraz ty, którą nas wolisz? Która jesteś? Jesteś dziwny, ja sobie nie wiem. Która lepsza jest? Taka jesteś! Taka jesteś! Zobaczcie jak to jest. Chcesz dostać? Ej, to jest brawo! Wachluj ją tym. Ej, patrzcie. Pasuje jej. Teraz ocena osób trzecich. Wybierz, która ci się najbardziej podoba. 1, 2, 3. Tata? Ja dla śmiechu to bym wybrał tam w środku. Możecie sobie iść. To teraz krabieży głos ostateczny Krówczak. Czy będzie totalny remis? Czy ktoś tutaj jest faworyzowany? Wyniki wyglądają tak. To teraz Krówczak, oddaj swój głos. Wiesz, iż ponieważ jestem poetą, ja się rozwinę. Dynia otóż i osobniczki i Martynki wygląda przepięknie, wyglądałaby lepiej, gdyby nie było w tej środka dyni, a było to. Natalii dynia! Jest! Jest! No co? No jest, ona po prostu jest, dobrze? Martynki oraz Natalci dynia oddaję najbardziej Halloween, ale mój głos, jako gdyż jestem wymagana osobą, ląduje do Wasi. Nie lubię kotów, ale chcę, żeby moja mama dostała kebaba. Zjemy go na spół. To teraz wyniki głosowania na Instagramie. Dokładnie połowa z Was zagłosowała na dynię numer 3, czyli dynię Zosi. A jeżeli Ty, widzu, chcesz brać udział w odcinkach, wbij na Instagrama i zaobserwuj. Jak moja mama powiedziała, jak na dożynkach, żegnamy się z wami. Pa! Ja byłam Anna, ja jestem Nali. Cześć! Ten telefon nie pozwala, to chciałam już mi dynia? O nie! Świeczka zgasła. O kur... Nie! Dlaczego spodziewałam się, że tak będzie? Ja, to było tu. Cieszę tego wygryzła i wypiło. Wygląda żywo! Nie widzę z tego tylko łazek.